Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu domowym. Ja właśnie jestem całkowicie po domowemu z racji tego, że jest strasznie chłodno, pada deszcz i słuchajcie, pracowałam sobie spokojniutko, aż tu nagle postanowił podjechać kurier. Więc mam tutaj sporo paczek, przygotowałam nożyczki i już Wam pokazuję, co takiego nazamawiałam. Przyznam Wam szczerze, że sporo rzeczy do domu, ale oczywiście nie tylko. I jestem przekonana o tym, że to nie są wszystkie paczki, które miały do mnie przyjść, ale oczywiście resztę sobie w innych vlogach przejrzymy. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest coś dla mojego męża. Pasta bardzo mocno utrwalająca, taka wręcz pomada, nawet nie pasta, marki Roycel. I on bardzo lubi te produkty, czyli jeżeli chodzi o układanie włosów u facetów, to mój mąż je rekomenduje, mogę Wam zdradzić i jeżeli poszukujecie czegoś fajnego dla Waszych facetów, to zerknijcie. Poprzednio miał taką granatową wersję, podlinkuję Wam zarówno tę granatową, jak i tę właśnie srebrną. Ta ponoć jest, tak było napisane, najmocniejsza ze wszystkich tych past tej właśnie marki. Także może Was to zainteresuje, zbliżają się Mikołajki, więc wiadomo, że takich gadżetów dla facetów nigdy dosyć. Kolejna paczka, ach, to już wiem, co to jest. Już wiem, pudełko w pudełku. To jest może mało interesujące, ale słuchajcie, ogrom kluczy w naszym warsztacie. I wiecie, to się wszystko miota, trochę w domu, trochę tam i trzeba było jednak zainwestować w taką skrzyneczkę, żeby te klucze sobie uporządkować, dać w miejsce takie niekoniecznie wiadome dla wszystkich. No i zobaczcie, metalowa skrzynka, także zobaczcie, no naprawdę mnóstwo różności. To nie jest tak, że moje zakupy ograniczają się tylko do kosmetyków i ubrań. Tak by było oczywiście najlepiej, no ale niestety. Czekajcie, otworzymy ją. Te szafki przypominają mi od razu szkołę, bo jednak w szkole zawsze do klasy wisiały właśnie w takich szafkach klucze. Także zobaczcie, mamy tutaj no solidną, dużą szafkę. Do tego widzę, że był w zestawie również komplet takich breloczków, które możemy sobie opisać i cały ekwipunek do przywieszenia oraz kluczyki do otwierania tej szafki. Także no typowo taka warsztatowa rzecz, ale jakby nie było, mnie również dotyczy, bo z wielu tych kluczy przeróżnych je i ja korzystam, więc też fajnie, bo je poopisuję i wreszcie będziemy wiedzieli, co gdzie jest. Także tak, kochani, wiecie co? Chyba wezmę jeszcze tą paczkę największą teraz od razu, bo ja przypuszczam, co tu jest. Moje dziecko jest na drzemce, jest przeziębiona, więc jest osłabiona i drzemka dzisiaj wjechać musiała po ciężkiej nocy. To będzie chyba dla niej? O nie, chyba nie dla niej jednak. A matka chyba w drugiej paczce to będzie. No ale dobrze, to pokażę już Wam to, co mam tutaj i... Słuchajcie, zrobiłam ostatnio porządki w szafach, co też widzieliście na Instagramie, tutaj również na kanale. I pościele również, słuchajcie, tam przerzuciłam, przepatrzyłam. I zdecydowałam się na nową pościel dla nas. My mamy ten duży rozmiar, czyli 200×220. I zdecydowałam się, słuchajcie, na czarną. Całą czarną pościel. Marka Eurofirany. Nie była droga, o dziwo. Kosztowała 130 zł. Wydawało mi się, że pościele tej marki są znacznie droższe. I co? Dobra, może nie będę jej teraz odklejać. W każdym razie ona ma być bawełniana. Tak, wytrzymała oddychająca pościel z naturalnych włókien bawełnianych. No będzie na pewno cięższa w utrzymaniu, bo jednak do czarnego te pyłki to wszystko będzie, wiecie, się przyklejało, ale postanowiłam, że nie, tak po prostu musi być czarna pościel, bardzo mi się podoba, bez żadnych wzorków, bez żadnych tam dziwactw i tyle. I ostatnia paczka, i wiecie co, myślałam, że tu będzie kalendarz adwentowy dla Nadusi, ale nie. Ale widzę, słuchajcie, bo to jest jakaś firma, jakiś sklep, pościelownia i tutaj pościel z kolei dla mojego dziecka i jest tutaj zniżka, także może po prostu, o... Zróbcie sobie cyk, jeżeli potrzebujecie pościeli, to sprawdźcie na tej stronie, czy coś tam dla siebie znajdziecie.
a być może ta Wam się spodoba. I słuchajcie, jest to pościel z Psim Patrolem. Są to kosmopsy, świecąca w ciemności. Czujecie to? Czujecie to? Także będzie, słuchajcie, się działo. O, tu jest widoczna lepiej. No, zdecydowanie musiałam zamówić nowe zarówno wkłady, czyli kołdrę i poduszkę, jak i też pościel dla mojego dziecka. No i teraz jest faza na Psi Patrol, więc musiało być patrolowo. I to jest pierwszy komplet, przyjdzie jeszcze jeden, no i przyjdą właśnie te wkłady. Także dzisiaj widzę, że już nic z tego, ale może jutro, pojutrze, tak więc będziemy prać i przebierać. I będzie nowe łóżeczko już takiej czteroletniej dziewczynki, fanki Psiego Patrolu. Ale to też jest, myślę, bardzo fajna sprawa, jeżeli właśnie zbliżają się Mikołajki czy prezenty takie pod choinkę, to można takiemu maluchowi, który jest zajarany Psim Patrolem, właśnie taką pościel sprawić, bo jest to naprawdę, myślę, fajny prezent, a do tego przydatny. Czyli nie zagracimy rodziców dodatkowymi zabawkami. No, także tak, 1,60 na 200, poduszeczka 70 na 80, a więc taka już standardowa, dziecięca, dla dużych dzieciaków, dla przedszkolaków pościel. No i tak, kochani, wszystkie te paczki, które były, to Wam pokazałam. Same hity, jak widzicie. No zobaczcie, w tej paczuszce z pastą do włosów też była ulotka i na stronie Elegancki Brodacz też jest 10% rabatu, jak wpiszecie sobie taki kod. Więc być może Wam się też przyda. W międzyczasie przyszła kolejna pościel. Dla kogo ona jest? Dla Ciebie? Dla mnie. Czyli zobaczcie, taki Psi Patrol, ten już nie świeci w ciemności, ale mamy tutaj wszystkie postacie. I teraz kanapa wygląda tak. Także Nadusia wystylizowała rodzicom pokój, tak? No i super. A ja zapomniałam Wam ostatnio zaktualizować naszej biblioteczki. Pamiętacie te koszyki dwa, które się tutaj porozrywały i wyglądały już tragicznie? Zamówiłam na stronie IKEA takie trzy, dlatego że na szerokość mi tutaj pasowały. Niestety identycznych jak tamte nie znalazłam, więc chyba były stworzone pod tę biblioteczkę, ale te, zobaczcie, też fajnie się nadają. Po prostu tak ułożyłam te książeczki, o, w ten sposób, czyli nie przodem do mnie, a bokiem. I też powiem Wam szczerze, że jest super. No i te koszyczki zdecydowanie są z takiego masywniejszego tworzywa. Nie jest to taki papier jak tam, więc super. No. Także jeżeli uda mi się je znaleźć, to też link Wam dam na dole. Były bardzo tanie, chyba 30 zł. No i zobaczcie, a dodatkowo fajnie kolorowo się tu zrobiło. Kochani, ostatnio pokazywałam Wam tę maskę w zakupach z Rossmana i powiem Wam szczerze, że jest obłędna i jak za tę cenę, to naprawdę robi świetną robotę, jeśli chodzi o nasze włosy. Ma bardzo fajną, zbitą konsystencję. Czekajcie, odkręcę, to Wam pokażę. Zobaczcie, zwarta, jest jak masło, dosłownie jak masło The Body Shop na przykład, bo też masło ma sełkowi nierówne. I powiem Wam szczerze, że pachnie przepięknie, cudnie, po prostu cudnie nawilża włosy. Także ja Wam ją polecam. To jest formuła bez silikonów, także jeżeli nie lubicie i zwracacie na to uwagę, mnie osobiście nie przeszkadzają, ale jeżeli udaje mi się znaleźć kosmetyk bez nich do włosów, no to też myślę, że fajnie. Więc kochani, 7 zł w Rossmanie i mamy maskę idealną. To wygląda, jakbym zrobiła napad na warzywniak, ale słuchajcie, już pokończyły mi się warzywa, owoce, więc byłam w moim ulubionym warzywniaku i cała torba dobroci. Oczywiście wiele z tego pójdzie do zamrożenia, żeby było, no ale bardzo się cieszę. Jestem już też ja. Dzisiaj jest sobota, więc zakupy u mnie pełną parą, oczywiście takie spożywcze. Byłam już w warzywniaku, byłam już w Rossmanie i w takim sklepie z Połem. Myślę, że go kojarzycie. Tam kupiłam mnóstwo wędlin, mięs, bo bardzo lubię ich asortyment, także to już, słuchajcie, ogarnęłam. I tak zaglądam sobie tutaj na dół, bo, moi drodzy, mam z Rossmana kalendarz adwentowy dla siebie. Powiem Wam szczerze, że chciałam w tym roku mieć, znaczy myślałam, że jest mi niepotrzebny, ale stwierdziłam, że kurczę, fajnie by może jednak było. Tylko że powiem Wam szczerze, że na YouTube jest już tyle filmów, tyle kalendarzy zostało otwartych i tak powiem Wam szczerze, tak, kosmetycznego nie za bardzo chciałam, gdyż kosmetyków mam ogrom. Słodycze
Ja jem na okrągło, więc no mówię, nie no dobra, bez przesady, chociaż w grudniu można sobie odpuścić słodycze. I kochani, co jeszcze? I zastanawiałam się bardzo mocno nad herbacianym kalendarzem, nawet miałam już mojego takiego faworyta, czyli markę Sir Williams i był w Rossmanie, w tym, w którym byłam, był ten kalendarz, już go miałam w dłoni, ale okazało się, że tam jest 12 herbat, czyli jest po prostu podwójnie każdy smak zapakowany, więc uznałam, kurczę, no nie wiem, sama. I słuchajcie, na najniższej półce dojrzałam kalendarz Foods by N. I moi drodzy, ja przyznam wam szczerze, że bardzo lubię te przekąski. Oczywiście są to słodycze, ale są to zdrowe słodycze, więc w sumie pomyślałam, czemu nie, można sobie w grudniu właśnie ogarnąć temat właśnie czegoś zdrowszego niż się je na okrągło. I moi drodzy, co fajne, to to, że w Rossmanie są teraz dość spore przeceny na kalendarze adwentowe. Nie wiedzieć czemu, bo jest listopad, także dopiero wszyscy w sumie ruszają po kalendarze, a tu już niezłe rabaty. I takim oto sposobem ten kalendarz kosztował 39,99 zamiast 49,99, więc za 40 zł myślę, że naprawdę jest ok. Więc taki oto mój kalendarz. Myślę, że na tym jednym poprzestanę. Po prostu chciałam mieć coś takiego, żeby z natu się otwierać. I ja nie planuję w tym roku vlogmas, jeżeli tutaj jesteście ciekawi. W tamtym roku udało mi się go ogarnąć, ale w tym raczej jestem przekonana, że nie uda mi się. Więc pomyślałam, słuchajcie, że taki kalendarz, czy ten mój, czy na dusi, możemy otwierać codziennie na Instagramie. W sumie na Instagramie relacjonuję dla was codziennie, więc czemu nie? Myślę, że to będzie też taka fajna, ciekawa forma dla was i dla mnie. Więc umawiamy się, że jeżeli chodzi o otwarcie kalendarzy adwentowych mojego i Nadii, to widzimy się na Instagramie. Oczywiście, jeżeli ten nadusi kalendarz przyjdzie, to ja wam prędziutko go pokażę, bo być może też coś fajnego dla swoich maluchów szukacie, a jeżeli chcecie zrobić kalendarz DIY, to na moim kanale też jest film, jak przygotowywałam taki kalendarz chyba 2 lata temu dla mojej córki. Tutaj wam gdzieś on wyjedzie. No teraz o DIY na razie nie myślę, bo moje dziecko, tak jak powiedziałam, jest zafascynowane psim patrolem, więc nie ma co. Dobrze, moi drodzy, to chyba wszystko, co wam chciałam powiedzieć w tym vlogu. Dajcie koniecznie znać, na jakie kalendarze adwentowe wy się zdecydowaliście, o ile w ogóle, albo co ciekawego dla swoich maluszków wykombinowałyście. Tymczasem ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję pięknie za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.